Witam serdecznie. Dzisiaj, tak bardziej przy całej stercie produktów, co z nimi zrobię, no to za chwilkę się okaże. Najpierw oczywiście przerywnik. No to tutaj pierwsze pytanie od Mr. Joker Yoko Koko. Czemu się przebierasz? Nie mogłeś nagrywać bez stroju, okulary, peruka? No w sumie mógłbym nagrywać normalnie, ale to bez sensu. Chociaż tak to nie jest normalnie, bo też się przebrałem. Tak też nie jest normalnie. No nieważne. No to tutaj kolejne pytanie od Selina 1310076. Marianie, gdybyś był swoim widzem, jakie pytanie byś sobie zadał? Czy zmieścisz się do zlewu? Kolejne pytanie od Cyber Marian. Czy zmieścisz się do zlewu? Nie zmieszczę się. No to nadszedł czas na wasze kulinarne wyzwania, ale dzisiaj będzie troszeczkę wyjątkowo, ponieważ po pierwsze spośród wszystkich waszych porąbanych przepisów wybrałem aż 3. A po drugie pobawię się dzisiaj trochę w Adbustera. I będę szukał tajemniczego składnika Pepsi Max, 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 Max. W Max TV. Składnik, dzięki któremu, no, Pepsi jest dobra, pomimo tego, że nie ma cukru, więc ciekawe, co to za składnik. Może mi się uda go odnaleźć w waszych porąbanych przepisach. Sprawdźmy to. No to tutaj pierwsze kulinarne wyzwanie. Zobaczmy. Mleko, śledź, gorąca galaretka, sok wedle uznania. No, zobaczymy. Więc tak. Śledzik. Jeden. Drugi. Teraz tak. Gorąca galaretka. Polewamy gorącą galaretką. Nie mam dzisiaj miksera, więc wszystko będę miksował tutaj. Uwaga. Śledzik z galaretką. No. Smakują jak takie żelki owocowe z olejem. Bardzo ciekawe. No to tutaj kolejny porąbany przepis. Zobaczmy. Drogi Marianie, mam dla ciebie super wyzwanie, skoro że jest post. Mam przepis na wspaniałego śledzia w polewie z gorącej czekolady, posypany wiórkami kokosowymi. Życzę smacznego. No dobra, znowu tutaj mamy śledzik. Zobaczymy, jak będzie smakował w innej wersji. Jest śledzik. Tutaj gorąca czekolada. Polewamy gorącą czekoladą. Pięknie, o. Wiórki kokosowe. A jeszcze troszeczkę. No, zobaczmy. Uwaga. No, smakuje tak troszeczkę jak taki zleżały serniczek zeszłych świąt. Ale spoko. Dobra, dobra. No i tutaj ostatni przepis. Zobaczmy. Kisiel z musztardą, keczupem, majonezem, cebulą, mąką i ogórkiem kiszonym. No. No to jedziemy. I tak, więc może sobie tak tutaj ładnie ułożymy. Majonezik obok musztarda. Poproszę.
tak ładnie. O, tutaj ketchupik. Dobrze. Cebulka. Proszę bardzo, ładnie tutaj cebulka. Ogóreczek kiszony. Tutaj tak polejemy troszeczkę kisielem. O, taka ładna polewa kiślowa. Może jeszcze troszeczkę. O, mąka. Mąką sobie posypiemy. Dobra. I zobaczmy. Wszystko. Wszystko. Uwaga. Smukłe takie. Takie krążki cebulowe opiekane na właśnie kiślu. Tak to mniej więcej smakuje. Musiałem sobie popić. No, słuchajcie, nie udało się znaleźć tajemniczego składnika. Nie wyczułem tego czegoś. Czyli to może jednak ten skorpion. Także dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Juhu! Halo?